Są dwie rzeczy, które zwracają uwagę w sprawie zdrady sędziego Schmidta. Pierwsza, dlaczego nikt wcześniej nie zwrócił uwagi na to, że sędzia z ponad 20-letnim stażem, zarabiający ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie, w swoim oświadczeniu majątkowym wskazał, że tak naprawdę nie ma żadnego majątku. Ani oszczędności, ani nieruchomości, ani papierów wartościowych. A tylko samochód warty 15-20 tysięcy złotych oraz długi wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. To nie jest normalne, bo składając takie oświadczenie, albo ktoś zeznaje nieprawdę, albo ukrywa majątek, albo ma jakieś defekty czy słabości, jak na przykład problemy z hazardem, które powodują, że trwoni zarobione pieniądze. Niezależnie, która wersja jest prawdziwa, każda powinna zostać zweryfikowana. A niestety, żadna chyba nie została. I druga, niebezpieczna dla państwa polskiego jest pozostawienie sytuacji, w której wszyscy sędziowie z urzędu, bez postępowania sprawdzającego, mają dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą nawet ściśle tajne. Jest to ogromny krąg osób, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą odpowiednich służb państwa w tym zakresie. A warto zaznaczyć, że na przykład dostęp do informacji niejawnych, bez sprawdzania przez ABW mają tylko prezydent, marszałek Sejmu i Senatu, premier i członek Rady Ministrów oraz wszyscy sędziowie sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, asesorzy, ławnicy i prokuratorzy. Poza tym nawet posłowie i senatorowie, jeżeli chcą mieć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne, czy kandydaci na stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich czy prezesa Narodowego Banku Polskiego podlegają postępowaniu sprawdzającemu przez ABW. W mojej i nie tylko mojej ocenie jest to ogromna luka prawna w bezpieczeństwie państwa. Po sprawie sędziego Schmidta państwo powinno się jej przyjrzeć i ją załatać, na przykład poprzez zobowiązanie sędziów, którzy pracują na dokumentach niejawnych, do poddania się takiemu postępowaniu sprawdzającemu. Tak jak właściwie każdy inny przedsiębiorca, pracownik, urzędnik czy piastun organu władzy. Poza naprawdę tymi najważniejszymi.